Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. No witam was bardzo serdecznie, jestem oczywiście Croxy. Zaczynamy bitę w konsoli na 6 trzynczek Gemstone, 20 tysięcy w tej bitwie, więc no liczymy tutaj oczywiście na dobre zaczęcie tego filmu. Mamy tutaj M9 za 6,5 koła, 21 tysięcy, no 22 zostaje nam w balansie, nawet jeżeli ta bitwa okaże się przegrana, no ale no nie ukrywam, że trochę mi to komplikuje trochę wtedy sprawę, jeżeli tą bitwę przegramy, no ale spada tutaj Black Pearl, jest to 10 tysięcy, no ja już wiem, że ten nóż właśnie tą dychę kosztuje, mimo iż nie przepadam właśnie za nożami Black Pearl, chociaż w sumie nigdy ich nie miałem, to w sumie nie wiem, czy mogę tak się wypowiadać, ale dobra, no niech będzie wygrana bitwa, no solidny ty zastrzyk, stary, 37 tysięcy. Naprawdę fantastyczne tutaj zaczęcie tego filmu. No i oczywiście przypomnę ci, że jak wpłacasz z kodem Croxy, no to możesz sobie wygrać skiny. Tutaj widzę, że jeden skin już poszedł. Jak oczywiście skina wygrywasz, to instant dostajesz powiadomienie z takim właśnie prezencikiem, że skina wygrałeś. No jak nie, no to niestety ci się nie udało wygrać. To po każdej wpłacie działa, nie? W sensie, że jak wpłacasz sobie i dostaniesz powiadomienie, to znaczy, że wygrałeś. No jak nie dostałeś, no to znaczy, że nie wygrałeś. Więc możecie brać tutaj udział. No de facto tutaj 30 zł wpłacicie sobie i możecie wygrać każdego skina, tak? No bo 30 to jest najwięcej tutaj na tylko USPA Kill Confirmed, minimalna płata. Więc zapraszam do wzięcia udziału. Sobie oczywiście również skin do wygrania. Jak chcesz wygrać, sub z dzwonem, łap w górę pod filmem. Komentarzyk napisz pod filmem, dołącz na Discorda. No i oczywiście ja właśnie użyj kodu Croxy, więc jest go skin, jak osobą pełnoletnią jesteś. Logujesz się z linku, żebyś myślisz, magicznie zielony plusik i wpisujesz tutaj oczywiście kodzik Croxy przez 2x, który dla 10% więcej. No i oczywiście skrzyneczkę na start za free. A wczoraj, znaczy dzisiaj w nocy, wysyłałem wam około 25 skinów, więc jak dostałeś skina, to się pochwal w komentarz, że dostałeś i pochwal się jakiego, jak chcesz wygrać, może tak zróbmy, a jak nie dostałeś, no to no to mi przykro bardzo, ale dobra, zobaczmy sobie skrzyneczki teraz, no gemstone oddały, ulepszone, może teraz ametysty ulepszone, zobaczmy jak nam tutaj pójdzie na tych skrzyniach, bitwa o połowę tańsza, bo za 10 koła 6 takich skrzyneczek, ale generalnie, kurczę, powiem wam, że brakuje mi trochę takiej, troszkę, no, jakiejś nowej skrzynki tutaj na CSGO skinsie. Jakiejś takiej właśnie droższej. Oha, no to nieźle tutaj. Majka zaczyna 2800. No ale już dawno takich właśnie droższych skrzynek nie było. No ostatnio była skrzynia Gemstone, no ale też już trochę czasu tutaj na stronie jest. No ale zobaczmy, jeszcze cztery te skrzynki ametyst przed nami. No ten talonik, no naprawdę świetny nóż. Ale no niestety nie udaje nam się go zdobyć. Bitwa za 10 koła, przypominam. A tutaj póki co, no 7 koła wydaje mi się w tej bitwie. Dwie skrzynki do końca. O Jezu, patrz, ty Ruby! Ruby! Ale czy to nam, no nie no, daje nam to przewagę. 5600. Bowie, Ruby, no i w ostatniej skrzyni tutaj Ursus. No powiem szczerze, że tutaj nie spodziewałem się, że mogę tutaj odwrócić przebieg tej bitwy. Na 14 koła siedzi, stary, siedzi, bam! No i zobacz, my robimy tutaj road to 100 tysięcy, stary, tak naprawdę, sobie z Guskinsie. Otwórzmy sobie skrzynię króla, no króla nie ma, tak, król na wakacjach, 3700 za 3 takie skrzynki, dostajemy 2500, no to jeszcze sobie z parę razy otwórzmy. Może akurat uda nam się Dragon Lore trafić, no raz mi się udało trafić, na bitwie chyba, no z normalnej skrzynki nie udało mi się, ale warto próbować, tak? Warto próbować. Mieliśmy tam jakiś pierwszy, lepszy nóż. Dwa bajonety tutaj, 6 koła. Znaczy nie nóż, bo to były rękawice, sorry. Byłem pewien, że to nóż poleciał. Ale w ogóle w tej skrzyni Stiger tu do trafienia, a kurczę, ja wyjątkowo rzadko go chyba trafiam. 6700, bardzo ładny tu dał, tutaj rękawice Omega, ale overall chyba, no z tej skrzynki wychodzimy na minus, choć to 850 zł, no to bardzo, to jest słabiutko. Jest ten bajonet 3500, jeszcze sobie z parę razy. Ej, czekaj, bo ja trochę tutaj straciłem na tej skrzyni. No dobra, chyba odpuszczamy i chyba idziemy tutaj na, no, na batelki, tak? Na batelki, skrzynia Supreme Knife. Pamiętam ostatnio mówiłem, że no odpuszczę sobie tę skrzynkę, no ale dzisiaj nie odpuszczę. 9 takich skrzynek. Zobaczmy, koszt bitwy 22 tysiące i zobaczymy, co nam tutaj się uda wydropić. Rzucamy botaj samą. Dlaczego? Bo tak. I zobaczmy, 9 skrzynieczek tutaj. Najlepszy item do trafienia. Butterfly Ruby. Butterfly Ruby za 45 koła. Najdroższy item. Mamy bajoneta, to jest 2 tysiące. No niestety tylko well-worn. Ale delikatna przewaga jest. Jest skeleton tutaj 2600 Battle Scared.
Zobaczmy dalej, co nam przyniesie ta skrzynka ulepszona. Nie pamiętam, ile ona dokładnie kosztuje. 2800 tej M9 lore. Okej, zobaczmy, co dalej jest Tiger Tooth dla nas. 1300 tylko Tiger Tooth kosztuje. Huntsman, okej. Ej, myślę, przez chwilę, naprawdę przez chwilę myślałem, że to jest Ruby stary i że wygram. Ej, co jest? Patrz! Dwa slotery z rzędu! Ale mówię, początkowo serio myślałem, że spada mi Ruby Star i już jakby, już myślę, ja nie mogę, rozbiłem bank, ale no niestety nie. Ej, jeszcze patrz, co tutaj na koniec sypnęło! No to będzie nasze bezapelacyjnie, 42 tysiące złotych na koniec, stary, z tej bitwy. Nie no, fantastycznie, naprawdę fantastycznie to się odbiliśmy, fantastycznie tutaj zaczęliśmy ten film. No i oczywiście fantastycznie go kończymy, dziękuję za oglądanie, widzimy się na następnym filmie.